Witajcie. Coś wam opowiem. Najpierw był COVID-19, dojechanie polskich firm. Teraz temat Ukraina. Wszystkie media mówią o tym, a nie mówią o dużo ważniejszej sprawie dla Polski i polskich przedsiębiorców. Kara pieniężna nałożona przez GIF. Informacja o wydaniu ostatecznej decyzji w sprawie nałożonej kary administracyjnej przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej opublikowanej na podstawie artykułu 152 ustawy 1 podpunkt 3 ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Rodzaj i charakter naruszenia przepisów ustawy. Nie realizowano obowiązku oceny analizy ryzyka, o której mowa w artykule 27 ustęp 3 ustawy. Jest to zdumana środków bezpieczeństwa finansowego i tak dalej. Kara 18 tysięcy złotych. Zgodnie z treścią artykułu 147 ustawy instytucja obowiązana, która nie dopełnia obowiązków wyszczególnionych w tym przepisie, podlega karze administracyjnej. Wprowadzono wewnętrzną procedurę instytucji obowiązanej dotyczącej przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, o której mowa w artykule 250 ustawy. Procedura nie była dostosowana do przepisów ustawy. Do czego zmierzam? Wyobraźcie sobie, że sprzedajecie produkty na Allegro. I kupuje to Czeczen. Wy nie macie narzędzia do weryfikacji, że ta osoba na przykład ma nałożone międzynarodowe sankcje. Na przykład, nie wiem, przez Singapur, przez Indie, przez Stany Zjednoczone. I wy w tym momencie, jeżeli nie macie narzędzia do weryfikacji tego kontrahenta, jeżeli w sądzie nie pokażecie, że podjęliście próbę weryfikacji, to macie kary finansowe. I to szykują do polskich firm. Polskie firmy mają zniknąć z rynku. Powiem brutalnie. Neo Cap Comuna. Idziemy dalej. Wyobraźcie sobie, że przyjeżdża, macie firmę, na przykład, nie wiem, konstrukcje stalowe. Przyjeżdża do was koleś z Afganistanu i mówi, że był ministrem w rządzie, w dziale gospodarczym, że ma kontrakty w Afganistanie na odbudowę Afganistanu i tak dalej. Czy wy dzisiaj jesteście w stanie zweryfikować, czy on rzeczywiście był ministrem gospodarki? Czy wy jesteście w stanie zweryfikować, że nie ma go na liście na przykład Interpolu? Czy wy dzisiaj jesteście w stanie weryfikować jakiegokolwiek kontrahenta? Oprócz beneficjenta rzeczywistego, co jest w systemach. Czy jesteście w stanie sprawdzić, czy firma, z którą chcecie zawiązać współpracę, występowała w Pandora Papers, Panama Papers? Nie. Kiedy kończymy budowę naszą mamę.pl, sondażowo.pl, projekty, które wystartują poniedziałek, wtorek najpóźniej, były małe przesunięcia ze względu na to, że musieliśmy jeździć po sądach, musieliśmy też pomóc mamom pisać pisma procesowe i tak dalej. A ja jestem tylko sam, więc doba ma tylko 24 godziny. W międzyczasie wchodzą dane. I za chwilę wam pokażę, jakie narzędzie zrobiliśmy dla polskich firm, aby miały argument w sądzie do tego, że wykazały weryfikację kontrahenta. Będziemy również tworzyli API po to, aby portale typu Allegro, typu OLX i tak dalej, mogły stworzyć sobie narzędzie do weryfikacji wewnętrznej kontrahenta. Czyli na przykład, jeżeli kupujący poda NIP, poda swoje dane, system weryfikuje, czy pojawia się na listach sankcji. PWGE to jest ponad 60 milionów linii kodu. To jest łączna baza około 150 giga. A to dopiero początek. Więc cierpliwości realizujemy to, co założyliśmy. Czołem.